Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Chwilkę temu zakończyła się gala KSW-59, bardzo szalona gala, więc pora, aby sobie to wszystko podsumować. Wiadomo, że brak Bombardiera odbił się bardzo negatywnie na tej gali, bo jednak był tą gwiazdą wieczoru, więc jestem no też bardzo rozczarowany, że go nie zobaczyłem w akcji. Szkoda, że taki pech wydarzył się właśnie na kilka godzin przed galą, a nie jutro czy pojutrze. Ale kiedyś też była podobna sytuacja z Maćkiem Jewtuszko, też wypadł przez wyrostek robaczkowy z walki, no chyba na dzień czy dwa, jakoś tak to było, z Yusubem Enomoto. Ten wtedy nie chciał podjąć się walki z Dawidem Zawadą, który też wskakiwał właśnie na zastępstwo, a więc do Zawady na ostatnią chwilę zgłosił się jeszcze Robert Radomski, więc takie sytuacje już widzieliśmy. Niedawno w Fame MMA też chyba było podobnie z walką wieczoru, więc szkoda, ale no gorzej byłoby, gdyby również Pudzian został z tej karty walk zdjęty, więc fajnie, że chociaż tego rywala znaleziono. Jeden podobno odmówił, Nikola Milanowicz się zgodził. Wszystko fajnie, szkoda tylko, że walka nie wyglądała ciut lepiej, chociaż do tego też przejdziemy, bo teraz oczywiście trzeba podsumować występy wszystkich zawodników. Walka numer 1, wieczorek Likus, bardzo fajna walka, wiadomo, że był to debiut w zawodowym MMA dla obu zawodników, również debiut w KSW, więc taka duża sprawa i nie zawsze za tym też idzie dobry pojedynek, bo zazwyczaj ten stres dużo zabiera zawodnikom, ale naprawdę panowie dali kapitalny pojedynek, przede wszystkim Patryk Likus, underdog tego pojedynku, dał z siebie wszystko i rozpracował rywala swoją nieustępliwością, taką pewnością siebie. Chciał tutaj się rywalowi zrewanżować za porażkę za czasów jeszcze amatorskich, był lepszy w każdej płaszczyźnie i to jego nastawienie, upór i determinacja zagwarantowało mu zwycięstwo, no i też bardzo fajną walkę, na pewno ciekawie będzie go oglądać w KSW dalej. Drugi pojedynek, waga lekka, Sebastian Rajewski versus Savo Lazić. No zobaczyliśmy taką wojenkę, tę nieustępliwość i twardą głowę czarnogórca, ale i fajną i efektowną walkę w stójce w wykonaniu Sebastiana, choć na pewno też zaskoczył fanów i rywala tymi obaleniami, więc w każdej płaszczyźnie tutaj rywal nie mógł czuć się pewnie. Oczywiście zasłużenie ten pojedynek Raju wygrał i będzie zmierzał teraz do tego topu. Czy w tym pojedynku pokazał, że ostatnia walka była wypadkiem przy pracy? Myślę, że nie. Na pewno odrobił lekcję z ostatniego pojedynku, ale myślę, że zawsze będzie trzeba uważać na te ciosy. Ja bym zobaczył Rajewskiego z dobrym Stójkowiczem, na przykład z Gracjanem Szadzińskim czy Arturem Sowińskim. Przede wszystkim byłby to efektowny pojedynek, duża szansa na wbicie się do tego topu, ale i taka weryfikacja tej odporności na ciosy, tak, ale też dla Szadzińskiego czy Kornika, rywal stójkowy, no też jest taką gwarancją tego, że będzie to efektowny pojedynek. Ale pójście znów w drugą stronę i taka potencjalna konfrontacja Rajewskiego z zapaśnikiem Francisco Barrio, no też mogłaby być ciekawa, bo fajnie byłoby zobaczyć, jak Sebastian no poradziłby sobie na tle takiego grapplera. Tylko pytanie, czy nie zobaczylibyśmy powtórki właśnie z Koperą, tak? Też dlatego właśnie tutaj wolałbym pójść w stronę tych walk ze Stójkowiczami. Walka numer 3 to kategoria półśrednia i pojedynek Adriana Bartosińskiego z Lionelem Padillą. Hiszpan pokazał naprawdę kawał dobrego MMA, postawił chyba największe warunki w dotychczasowej karierze Bartosińskiego. Niewiele brakowało do jego wygranej, bo ta walka z każdą minutą wyglądała coraz lepiej dla niego. Na pewno był zawodnikiem mniejszym fizycznie i przede wszystkim zawodnikiem, który odnosił takie łatwe zwycięstwa, tak? Więc postawienie mu oporu przede wszystkim stójkowego, czyli właśnie te zderzenie go z ciosami, no było czymś, co go troszeczkę zniechęcało do walki, ale też było widać, że te ciosy odczuwał, więc Adrian no trochę tego nie wykorzystał, ale koniec końców no walkę zakończyły ciosy. Aż dziwne, że w taki sposób się ta walka zakończyła i Lionel wypuścił wygraną, bo oczywiście no przegrana nie zabiera mu dobrego występu, ale inaczej by się na niego patrzało, gdyby dzisiaj tę walkę wygrał. Adrian oczywiście zwyciężył swój pojedynek, więc fajnie będzie go zobaczyć w starciu z Tomkiem Romanowskim, bo teraz obaj są po wygranej w KSW, natomiast Lionel Padilla to też postać,
która może dać kolejną fajną walkę w KSW, więc oczywiście też bym go tutaj zobaczył. Myślę, że Kacper Koziorzemski czy Grzegorz Szlakowski to byłby taki odpowiedni rywal, tym bardziej teraz po tych trzech porażkach z rzędu. Opcji jest na pewno kilka i każda będzie ciekawa. Czwarta walka, waga lekka, Łukasz Rajewski versus Konrad Dyrszka. Mocna wygrana Łukasza, myślę, że jest to jego najcenniejsze zwycięstwo w karierze, bo też na tle właśnie zawodnika, który tych wygranych miał bardzo dużo. Też ta walka od początku była dominowana przez Łukasza. Zabrakło na pewno takiej kropeczki nad i, bo kilka razy tutaj mocniej trafił właśnie Konrada Łukasz, tylko zabrakło na pewno takiego wykończenia. Też może takiej inicjatywy Konrada. Na ostatnie kilka sekund potrafił ruszyć w rywala. Wyglądało to ciekawiej. Szkoda, że nie atakował tak na początku drugiej czy trzeciej rundy, tylko na sam koniec, bo byłoby ciekawiej i miałby też więcej szans na zwycięstwo. Atak jednak był bardzo czytelny dla Rajewskiego, no i dużym zagrożeniem nie był. Dlatego mam takie poczucie, że czegoś w tej walce mi brakowało, ale pamiętajmy, że Dyrszka był zastępstwem, walczył w kategorii niżej, więc w ogóle fajnie, że ta walka się odbyła dzięki niemu, że przyjechał i przewalczył 15 minut, super, tak, bo mogło być o tę jedną walkę mniej, więc no zobaczymy, czy KSW sięgnie po niego raz kolejny, ale na pewno nadal jestem zainteresowany starciem Rajewski-Legierski. Mam nadzieję, że do tego starcia dojdzie, no bo byłaby to fajna weryfikacja obu zawodników. Piąty pojedynek, Darko Stosić versus Michał Włodarek, czyli waga ciężka i totalne zaskoczenie nie zwycięstwem Darko Stosicia, a fatalną dyspozycją Michała Włodarka. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy ostatnią kontuzją, czy długą przerwą, czy może dziwnym nastawieniem do walki. Włodarek no nastawił się tutaj na urwanie rywalowi głowy. Te ciosy oczywiście robiły wrażenie, ale Michał rzucał je trochę bez sensu. Większość trafiała jednak na gardę i tutaj dawał się łatwo obalać, tak, łatwo kontrolować, może jeszcze łatwiej, i wyglądało to tak, jakby wskoczył do klatki bez przygotowania po 10 latach przerwy. No powiedzmy sobie szczerze, wyglądało to źle i oczywiście rywal był mocny, ale to był rywal, z którym kilka lat temu Włodarek wygrałby bez problemu, więc wiecie, no przegrać przed czasem no zawsze można. Ale Michał się o to prosił przez cały czas trwania tego pojedynku i to się stało, na co tutaj Stosić polował, tak? Od początku chciał trafić mocnym prawym z góry, no i to zrobił, tak? Na co Komar w ogóle nie reagował i z czego w ogóle wniosków nie wyciągał, tak? Bo był obalany raz za razem i nawet na chwilkę Komar nie pomyślał o tym, aby coś zmienić, a już ta pierwsza akcja pokazała, że warto byłoby nie wchodzić tak z tymi ciosami. One ważyły swoje i na pewno robiły wrażenie, bo kilka razy tam się Darko Stosić zachwiał i wycofał, tylko że chyba Włodarek był w takim szale, że ten cel był tylko jeden, urwać głowę i o niczym innym nie myślał. I mnie to wyglądało tak, jakby Komar po prostu do tego pojedynku nie był przygotowany i fizycznie, i mentalnie, tak? I trochę przykro się na to patrzy, bo pamiętasz Michała Włodarka jako zawodnika bardzo kompletnego, zawodnika, który naprawdę miał potencjał i dzisiaj no nie zostało z tego wiele, przynajmniej tak to wyglądało w tej walce i może faktycznie po tej porażce z Michałem Kitą i po tej przerwie, no Włodarek już nie wrócił w takiej formie, w jakiej był, a teraz również doszła kolejna przerwa, kolejna kontuzja. Też chyba Włodarek mówił o innym przygotowaniu pod tę walkę. Może też nie była to dobra droga, a też, no tak jak mówię, trzeba byłoby się tutaj zastanowić, z kim Włodarek w ogóle trenuje, tak? Bo mi się wydaje, że tam sparring partnerów w jego wadze nie ma, więc to też mogło być właśnie tutaj efektem tego, że tak w tym parterze był kontrolowany. Dziwnie się patrzy, jak zawodnik, który kiedyś wygrywał z każdym, dzisiaj zapomina, jak się walczy, tak? No szkoda. Darko Stosicia zobaczyłbym z Michałem Andryszakiem, obaj są po wygranej, do tego obaj przed czasem, więc zwycięzca takiego pojedynku mógłby zbliżyć się bardzo do walki o pas.
a Michał Włodarek no musi zastanowić się, co dalej. Dzisiaj mógł zapewnić sobie walkę o pas, a w moim odczuciu no oddalił się od niej bardzo mocno i teraz będzie trzeba pokazać się z dobrej strony. No i myślę, że potrzeba też takiego rywala, który Włodarka przetestuje na każdej płaszczyźnie. Może Ugur Oskaplan byłby ciekawym rywalem, na pewno też w miarę możliwości Komar powinien szybko wrócić do klatki, bo takie przerwy też nie działają pozytywnie na jego występy, a jak one będą wyglądać w przyszłości, no zobaczymy. Szóste starcie, waga półśrednia, Krystian Kaszubowski versus Michał Pietrzak. Walka na papierze miała być najlepszą walką gali, ale chyba najbardziej rozczarowała. Zaskoczony byłem tym, że obaj podeszli z takim respektem. Kaszubowski czekał na atak Pietrzaka, a Pietrzak znów chciał kontrować Krystiana. Obaj wiedzieli, że jeden cios kończy walkę, natomiast nikt nie chciał zaryzykować. Na pewno Krystian z początku miał kontrolę klatki, napierał na rywala. Te ciosy też zazwyczaj były identyczne, prawy na prawy, lewy na lewy. No ale myślę, ta pierwsza runda chyba najlepiej wyglądała w wykonaniu Krystiana, bo gdzieś tam tych kilka mocnych prawych zadał więcej. Ale z rundy na rundę no jednak o ten jeden cios czy kopnięcie więcej zadawał Pietrzak, ale przede wszystkim no skontrolował tą trzecią rundę, tak? Dziwny pojedynek. Po Krystianie no trochę się właśnie takiego występu spodziewałem, bo jednak walczył z postacią, która mogła czuć się mocniejsza ze względu na ostatni pojedynek zwyciężony nokautem i walkę z Soldiczem przewalczoną na dystansie 15 minut, więc myślałem, że Pietrzak będzie szukał tego nokautu, a Krystian będzie kontrował, tak? Wyszło tak, że obaj mieli taki sam plan. Szkoda, naprawdę ta walka nawet w 10% nie pokazała tego potencjału, który w niej drzemał i nie ma co mówić, jest ogromny niedosyt, bo chciałby się zobaczyć więcej fajerwerków, ale też w kontekście tego title shota, no Pietrzak nie zrobił wielkiego wow, więc może KSW postawi na Michała Michalskiego, który jednak w ostatnich trzech walkach 3 razy nokautował rywali, no. Ale też finalnie może tutaj dojść na przykład do takiej walki Michalski-Pietrzak i wygrany powalczy o pas, no tylko wiadomo, że obaj są z jednego teamu menadżerskiego, więc raczej jest to nierealne. A powinno, więc tutaj nie wiadomo, jak z tą walką o pas będzie, ale Kaszubowski to postać, która może walczyć z każdym, też nie powinien czuć się jakoś super pokonany i powinien dalej zbierać te doświadczenie i pnąć się w górę. Myślę, że Krystian Ekerlin byłby bardzo dobrym przeciwnikiem. No i trzeci bardzo ważny pojedynek tego wieczoru, czyli Damian Janikowski versus Jason Radcliffe. Bardzo dobra walka w wykonaniu Damiana. Myślę, że dało się ją zakończyć dużo szybciej, natomiast przeciągnięcie jej w czasie wiązało się z dużym ryzykiem, ale też myślę, że dało bardzo dużo, bo Damian ciągle się uczy i tę naukę wyciąga z walk, a nie treningów, więc popełnienie takich malutkich błędów no będzie sprawiało, że Damian w końcu te MMA opanuje i będzie czuł się bardziej pewny siebie. A tego chyba najbardziej brakowało, bo Damian w tych takich trudniejszych momentach ciągle do tych zapasów dążył, do tych rzutów, na które rywale byli przygotowani, a te ciosy, ta eksplozywność nie była w 100% wykorzystywana. I dziś Damian zawalczył tak, jak powinien. Zawalczył i z głową, i taką eksplozywnością, więc połączył to, o czym mówił. I póki co jest to chyba jego najlepsza walka i chyba najcenniejsze zwycięstwo. Jason Radcliffe to zawodnik bardzo mocny i naprawdę mógł jednym ciosem posłać Damiana na deski i gdyby Damian nie szukał skończenia, tylko wolałby popunktować rywala, walczyć bardziej zachowawczo i gdyby doszło do trzeciej rundy, to kto wie, jakby się to zakończyło. Natomiast Radcliffe to zawodnik, który nie lubi dostawać i każdy cios zabiera mu po prostu chęć walki i fajnie, że Damian wykorzystał te ciosy, że nie szukał uporczywie zapasu, że nie wyrzucał z siebie tej siły nadaremno, choć też trochę tych rzutów pokazał, ale potrafił odpuścić i co najważniejsze, kiedy miał już rywala na ziemi, to był bardzo przytomny i zadawał bardzo celne i przemyślane ciosy. Po prostu wybił z głowy rywalowi dalszą walkę i fajnie, bo to zwycięstwo daje Damianowi, ale i jego karierze bardzo dużo. I tę walkę po prostu musiał wygrać, aby potwierdzić, że w KSW nie znajduje się przez przypadek.
Ciężko powiedzieć, kto teraz dla Damiana. Może rewanż z Aleksandrem Iliczem byłby ciekawy. Może zobaczymy kogoś nowego, a może KSW skonfrontuje Damiana z polską postacią. Zobaczymy, na pewno teraz jego przyszłość rysuje się bardzo fajnie. No i co-main event tej gali, walka o pas, czyli Antun Racic versus Sebastian Przybysz. Chyba nikt nie spodziewał się aż tak dobrej walki. Racic tak mocno zdominował tę kategorię, ale też sprawił, że jego walki kojarzyły się nieciekawie, więc nikt fajerwerków się nie spodziewał. Natomiast Sebastian Przybysz wymusił na Antunie walkę w stójce, a w momencie, kiedy było pewne, że Racic już będzie szukał parteru, będzie szukał tych punktów, no to sam te obalenia Sebastian wykonywał. Naprawdę genialna walka, w ogóle poprowadzona była super, do tego też budząca emocje, bo było blisko, aby zakończyła się przed czasem w jedną i w drugą stronę. Dawno tak dobrej walki w tej kategorii nie widziałem i naprawdę wielkie brawa, bo obaj dali z siebie wszystko, dlatego tak fajnie się to oglądało i oby teraz te walki w tej kategorii tylko tak wyglądały. Jeśli oczywiście KSW nie zdecyduje się na trylogię z Antunem, co myślę, że byłoby najlepszą opcją, aby Antun chociaż jednym zwycięstwem się odbudował, no to czeka nas ciekawa konfrontacja Sebastiana Przybysza z Pawłem Polityło czy Damianem Stasiakiem, więc na pewno będzie się w tej kategorii trochę dziać i bardzo dobrze. No i walka wieczoru, Mariusz Pudzianowski versus Nikola Milanowicz. Tak jak mówiłem na początku, to że wypada zawodnik, to nic nowego w tym sporcie, tak się zdarza, ale jeśli ktoś w to nie wierzy, no to może będzie okazja zobaczyć bliznę po zabiegu, jeśli oczywiście bombardier zdecyduje się jeszcze walczyć, bo różnie to może być. A może gdzieś też w mediach społecznościowych pochwali się zdjęciem, no zobaczymy, też chętnie zobaczę, bo to będzie takie potwierdzenie. Póki co wierzę na słowo, szkoda tylko, że nie była to ciut ciekawsza walka, bo to, że rywal wziął walkę w zastępstwie, no to super, tak? To, że był debiutantem, to, że nie przygotowywał się do tego pojedynku, no to też nie była jego wina, bo każdy z nas, dostając taką szansę, no pewnie też do tej klatki by wskoczył, tylko jeśli już mamy taką sytuację, to zawodnik przygotowany powinien nie pokazać braków rywala i co najważniejsze, no robisz wtedy walkę życia, czyli urywasz przeciwnikowi głowę mocnym ciosem czy kopnięciem. Jest to po prostu niepowtarzalna okazja na pokazanie swoich umiejętności i tego się spodziewałem 30 minut przed rozpoczęciem gali, a finalnie wyglądało to tak, że Mariusz wyratował się przed obaleniem i zasypał rywala ciosami. No Mariusz zawalczył tak jak powinien, szału nie było, jest zwycięstwo i okej, tylko mogło to wyglądać lepiej. Natomiast po tej walce ja też mam takie pytanie, co by było, gdyby bombardier nie wypadł. No mało brakowało, żeby nieprzygotowany zawodnik obalił Pudziana. Okej, no nawet gdyby tak się stało, to może nie potrafiłby zrobić z tym czegoś więcej, Mariusz by z tego wyszedł, tak? Tylko pomyślcie sobie, że dzisiaj rywalem Pudziana byłby dużo cięższy, dużo wyższy bombardier, który się przygotowywał i który wie, co to są zapasy i który przede wszystkim no, walczył w MMA, ale i w swojej bazowej dyscyplinie, więc fajnie, że Mariusz wskoczył do tej klatki, że nie odwołali mu walki, bo przecież też nie po to trenował. A czy był to Milanowicz, czy byłby to Bombardier, to każdy chciał zobaczyć kawał dobrego MMA ze strony Pudziana. No nie wymagamy od Mariusza pojedynku o pas, nie te lata, nie te zdrowie, ale ja mówię tak, no niech Pudzian da dobry pojedynek, nawet coś takiego jak było z Bobem Sapem, kilka sekund mocnych, celnych ciosów, najlepiej zakończone to knockoutem, który zwaliłby rywala z nóg i byłoby okej, a tutaj no jest zwycięstwo, ale mogło to wyglądać dużo lepiej. Szkoda, że taka sytuacja się przytrafiła, ale też szkoda, że Mariusz trochę lepiej tego nie rozegrał, ale znów z drugiej strony sam nie wiedział, z kim się mierzy i co go w tej klatce może czekać, więc też taka przypadkowa porażka no nie mogła się przytrafić, bo to już w ogóle byłby dramat. No ważne, że Pudzian wygrał i będzie okazja zobaczyć go jeszcze w klatce, bo myślę, że Mariusz też no chciałby powalczyć dłużej i pokazać coś więcej, też jakoś super szczęśliwy z tego zwycięstwa nie był. No tak się zdarza, co tu można więcej powiedzieć. Gala była dobra, ale mogła być lepsza i tak to chyba można podsumować. A jak wam podobała się gala KSW 59, komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja wam dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się!